Cześć, Paweł Musiałek, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzisiaj w zastępstwie dla Andrzeja Kochuta, który jest na zasłużonym urlopie. Andrzeja mogliście oglądać w ostatnich tygodniach, jak nagrywał odcinki poświęcone tematyce wyborów w Stanach Zjednoczonych. No i jako, że jesteśmy po wyborach, Andrzej zasłużył sobie na krótki urlop, ale ci, którzy chcieliby Andrzeja posłuchać nieco dłużej, zachęcam do tego, żeby weszli na jego podcast po amerykańsku, który mimo urlopu dalej funkcjonuje. Andrzej niedawno nagrał nowe odcinki, już powyborcze, a ja dzisiaj pozostaję razem z Wami w tematyce międzynarodowej. Ostatnio mieliśmy przyjemność spotkać się przy okazji tematu wizyty Andrzeja Dudy na Ukrainie. Dzisiaj tematyka jest zbliżona, bo też dotycząca wschodu, mianowicie będziemy rozmawiać sobie o gazie. W tej atmosferze wydaje się, że jak kania dżdżu potrzebujemy jakichś dobrych informacji i taki ma być ten klubotygodnik, bo będę dzisiaj mówił o dużym sukcesie Polski, jakim jest spadek radykalny zależności gazowej od Rosji. A było to wyzwanie w całej historii III RP ogromne. Podpisany w 1996 roku kontrakt jamalski był tym kontraktem, na podstawie którego Polska zapewniła sobie stałe dostawy gazu od naszego wschodniego sąsiada, ale to był także kontrakt, który spowodował, że przez długie lata Polska borykała się z tą zależnością, z różnymi tego konsekwencjami. Kontrakt ten za niedługo wygasa, dokładnie w 2022 roku, i o tym, co wówczas się będzie działo, jak ten rynek gazu w Polsce będzie później wyglądał, o tym będę mówił w dalszej części tego klubotnika, ale zacznijmy od początku tą historię. Rok 1989, pamiętny rok, w którym w Polsce dokonywała się transformacja gospodarcza, transformacja polityczna, i także rozpoczęliśmy naszą reorientację geopolityczną. Ta ucieczka ze wschodu miała polegać na tym, że chcieliśmy rozwiązać wszelkiego rodzaju zależności, które wiązały nas ze Związkiem Radzieckim. Chcieliśmy przyłączyć się do Zachodu, bo tym Zachodem po prostu się czuliśmy i chcieliśmy być z nim związani zarówno politycznie, jak i gospodarczo. W niektórych obszarach szło nieźle i szybko. Polska wystąpiła z Układu Warszawskiego, Polska nie była już członkiem RWPG na początku lat 90. Polskę opuścili ostatni żołnierze radzieccy w roku 1993, ale okazało się, że bardzo istotne źródło zależności, jakim była zależność energetyczna, trwała bardzo długo. I okazało się, że na tej zależności energetycznej, zależności od importu ropy naftowej i gazu, zależność Polski od Rosji była bardzo istotnym wyzwaniem, które miało bardzo szerokie konsekwencje, także polityczne dla naszego kraju, jeszcze wiele lat po rozwiązaniu bloku wschodniego. Konsekwencje tej zależności przyszły bardzo szybko. Już w roku 1992 i 1993 Polska w relacjach z Rosją miała duży problem, ponieważ gazu w Polsce brakowało i trzeba było negocjować z Rosjanami te dostawy. Te negocjacje nie szły gładko. Rosjanie stawali wysokie wymagania, no i mieli oczywiście mocną kartę przetargową. Wówczas Polska nie miała zbudowanych alternatywnych dostaw z innych krajów, dlatego musiała w zasadzie akceptować te warunki, które Moskwa Polsce przedstawiła. Już w roku 1990 dostrzeżono problem zależności gazowej od Rosji, a więc zanim te negocjacje gazowe z roku 92 czy 93 miały miejsce, na zlecenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów przygotowano analizę pokazującą, jakie mogą być alternatywne szlaki dostaw gazu do Rosji. Rozważano bardzo czasami, można powiedzieć, egzotyczne kierunki dostaw, jak się wówczas wydawało, takie jak gaz z Algierii, rozważano wówczas już pozyskanie gazu z Morza Północnego, ale w pierwszej kolejności to, co wówczas dla decydentów było priorytetem, to to, aby te dostawy gazu z Rosji, czyli tymi szlakami, które już są zbudowane, były pewne i były oparte na wieloletnim kontrakcie. Dlatego decydenci wówczas podjęli decyzję na temat tego, żebyśmy w pierwszej kolejności podpisali długoletnią umowę z Rosjanami, która
eliminowałaby konieczność rokrocznej negocjacji poszczególnych wolumenów gazu i tym samym wyeliminowałaby taką możliwość corocznego szantażu energetycznego ze strony naszego wschodniego sąsiada. Te negocjacje z Rosjanami na temat tych wieloletnich umów zbiegły się w czasie z planami budowy nowego gazociągu, który łączyłby rosyjskie złoża z odbiorcami w Europie. Ten nowy gazociąg miał przebiegać przez terytorium Polski, dlatego Polska bardzo ochoczo włączyła się w ten nowy projekt, licząc, że część tego gazu, który będzie przesyłany przez terytorium Polski, trafi również do polskich konsumentów. I w roku 1993 podpisano umowę międzyrządową, która miała na celu uzgodnienie warunków budowy gazociągu jamalskiego na terytorium Polski. I tym właśnie gazociągiem, który dzisiaj stoi, którym dzisiaj przesyłany jest ten rosyjski gaz do odbiorców w Europie Zachodniej, także z tego gazu korzysta Polska. O ile w roku 1993 uzgodniliśmy z Rosjanami kwestię budowy gazociągu, no to oczywiście musieliśmy jeszcze uzgodnić warunki handlowe. I tutaj już potrzebne były porozumienia głównych podmiotów gospodarczych, czyli po polskiej stronie firma PGNiG, po stronie rosyjskiej Gazprom. Te dwie firmy podpisały kontrakt w roku 1996, kontrakt na dostawy gazu, który miał obowiązywać przez 25 lat. Warto podkreślić, że kiedy ten kontrakt był podpisywany, to w zamierzeniu polskich władz ta ilość gazu, która miała trafiać do Polski, miała zabezpieczać około 1/3 tego, ile potrzebuje Polska. Pozostałą część miały uzupełniać krajowe dostawy, ale także dostawy z innych krajów na podstawie nowo wybudowanych gazociągów. Rok 1997 to rok, w którym władzę w Polsce obejmuje koalicja AWS Unia Wolności. Jednym z głównych celów tej koalicji jest realna dywersyfikacja dostaw gazu do Polski. Wówczas, jak podkreślano, mieliśmy już umowę gotową z Rosjanami, umowę wieloletnią, a więc mogliśmy, a nawet musieliśmy przystąpić według polityków prawicy do zapewnienia sobie alternatywnych dostaw z innych krajów. Najbliżej Polski kraj, który cieszył się renomą, który miał duże złoża, z którego można było ten gaz importować, była Norwegia. I naturalnie to właśnie decyzja, aby budować gazociąg łączący norweskie złoża i Polskę, to była ta koncepcja, która była traktowana priorytetowo i już w roku 1999 podpisano tak zwany mały kontrakt norweski na dostawy gazu norweskiego do Polski. Warto podkreślić, że ten gaz trafiał do Polski jeszcze nie nowo wybudowanym gazociągiem, ale przez terytorium Niemiec, czyli tymi gazociągami, które łączą Norwegię z Niemcami i przez połączenie Niemcy-Polska ten gaz norweski do Polski trafiał. Ten kontrakt podpisany w roku 1999 na niewielką ilość gazu miał być taką, można powiedzieć, przystawką przed daniem głównym, jakim miała być duża umowa, która miała być zawarta w późniejszym terminie. I ta umowa została zawarta w roku 2001, był to już czwarty rok rządów AWS Unii Wolności. Pod sam koniec tych rządów ten kontrakt został dopięty, ale warto podkreślić, że ta umowa, ona zawierała w sobie klauzule, które nie zostały finalnie zrealizowane i dlatego ten kontrakt nigdy realnie nie wszedł w życie. Dlaczego nie wszedł w życie? Otóż strona polska miała poszukać jeszcze dodatkowych odbiorców na ten gaz z Norwegii, po to, aby ta budowa tego gazociągu była opłacalna. Do dzisiaj toczą się spory między politykami prawicy, którzy oskarżają rząd Leszka Millera, rząd koalicji SLD-PSL, który objął władzę w roku 2001, o to, że to właśnie rząd lewicy celowo nie wykonał pewnych działań mających na celu wypełnienie tego kontraktu, no i ten kontrakt nie wszedł w życie. Rząd lewicy broni się, że ten kontrakt był niemożliwy do realizacji, poza tym on był bardzo drogi, gaz norweski wówczas był wyżej wyceniany niż gaz rosyjski, no i mamy do dzisiaj źródło sporu, które nie zostało wyjaśnione. No, niemniej rok 2001 był rokiem, w którym byliśmy bardzo blisko decyzji o tym, żeby budować nowe połączenie,
ale tak się wówczas nie stało. Co więcej, niedługo po tym, jak było już jasne, że ten gazociąg nie powstanie, Polskę zszokowała informacja, że mamy tak naprawdę nadmiar rosyjskiego gazu, który uniemożliwia podjęcie realnej próby dywersyfikacji dostaw do Polski. W czym polegał problem? Na tym, że te analizy z lat 90., które szacowały, że ten rosyjski gaz, który Polska importuje na podstawie kontraktu jamalskiego od roku 96, te analizy wskazywały, że ten gaz będzie tylko częścią całego portfela dostaw. Okazało się, że to zapotrzebowanie na gaz w Polsce było znacznie mniejsze, aniżeli wskazywały to te analizy, i ten gaz, który konsumowaliśmy z Rosji, i ten gaz łączony z polskimi źródłami w zasadzie w zupełności zaspokajał nasze potrzeby, a w sytuacji, kiedy na początku XXI wieku polska gospodarka zapała zadyszkę, popyt na gaz w Polsce spadł, okazało się, że istnieje realna potrzeba renegocjacji kontraktu jamalskiego i zmniejszenia ilości gazu, który byśmy kupowali od Rosjan. Tak się też stało. Marek Pol, wicepremier w ówczesnym rządzie Leszka Millera, w specjalnie dobranym zespole negocjacyjnym długo negocjował te warunki zmiany dostaw. Ostatecznie udało się zmniejszyć ilość gazu, którą kupujemy od Rosji, no ale to odbyło się kosztem pewnych zapisów w kontrakcie, które dla Polski były niekorzystne. Nie czas, żeby wchodzić w szczegóły, ale był to wówczas bardzo kontrowersyjny punkt, który spowodował, że na rząd lewicy posypała się lawina krytyki ze strony prawicy, która wytykała rządowi SLD, że zachowuje się nieasertywnie wobec oczekiwań rosyjskich. Rok 2005 jest rokiem dla bezpieczeństwa energetycznego bardzo ważnym, dlatego że wówczas władze przyjmuje Prawo i Sprawiedliwość, a hasła dywersyfikacji dostaw gazu, hasła bezpieczeństwa energetycznego są hasłami, które bardzo wysoko PiS na swoich sztandarach wówczas niesie. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, i tutaj z istotnym wpływem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aby budować terminal LNG w Świnoujściu. Ten terminal miał dać Polsce realną dywersyfikację, ponieważ gaz, który moglibyśmy ściągać w tym terminalu, to jest gaz, który nie jest gazem pochodzącym z jednego kierunku, ale dzięki terminalowi mieliśmy uzyskać dostęp do światowego rynku gazu skroplonego, który wówczas już zaczynał być rynkiem bardzo perspektywicznym. Prawo i Sprawiedliwość te działania zintensyfikowało szczególnie po kryzysie gazowym, jaki w roku 2006 miał miejsce w relacjach między Rosją a Ukrainą. Podkreślmy, że kryzys ten wywołany wewnętrznymi napięciami w gronie elit ukraińskich i rosyjskich miał także ważne reperkusje dla Polski. Wówczas było realne zagrożenie wstrzymania dostaw jako właśnie taki rykoszet tego kryzysu. No i wówczas warto podkreślić, że w całej Europie zaczęła być prowadzona dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego i po raz pierwszy w zasadzie te tematy, które były w polskiej debacie publicznie obecne od wielu lat, pojawiły się także na okładkach gazet europejskich i tą tematyką bezpieczeństwa energetycznego polskie władze starały się zainteresować instytucje unijne. Rząd PiS-u, który wówczas trwał 2 lata, zdołał w tym czasie rozpocząć przygotowania do tego, aby ten terminal powstał. Zaczął na arenie międzynarodowej także zarówno w instytucjach unijnych, jak i na forum NATO podkreślać potrzebę włączenia bezpieczeństwa energetycznego jako ważnego aspektu polityki bezpieczeństwa. Natomiast ten rząd trwał zbyt krótko, aby po nim powstały jakieś twarde, namacalne efekty. Przejmująca władzę od PiS-u w roku 2007 Platforma Obywatelska razem z PSL-em kontynuowały tak naprawdę te działania, które Prawo i Sprawiedliwość podjęło. Pomimo pewnej różnicy w retoryce, pomimo tego, że Platforma Obywatelska zaczęła prowadzić politykę wobec Rosji nieco bardziej ugodową, przynajmniej retorycznie, to wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że to wyzwanie, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne, powinno być polskim priorytetem i tutaj absolutnie należy zrobić wszystko, aby w jak najkrótszym czasie
uniezależnić się od dostaw z Rosji. Platforma Obywatelska podjęła decyzję na temat tego, aby kontynuować tą inwestycję, jakim był terminal LNG w Świnoujściu. Platforma zaczęła także przygotowywać się do realizacji idei korytarza północ-południe w ramach polskiej prezydencji, w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Takie mapy z połączeniami gazowymi, które miały połączyć cały region Europy Środkowo-Wschodniej, wówczas powstały i te rozmowy na szczeblu zarówno ministrów, jak i na niższym szczeblu były już bardzo zaawansowane. Podkreślmy, że za czasów Platformy Obywatelskiej także na forum unijnym przyjęto bardzo istotne regulacje, które miały bardzo duże znaczenie dla zmniejszenia zależności naszej od Gazpromu. Warto podkreślić, że Unia Europejska przyjęła tak zwane rozporządzenie SOS, rozporządzenie, które dawało silne karty w relacjach z Gazpromem i także dofinansowało, Unia Europejska dofinansowała między innymi zarówno budowę terminalu w Świnoujściu, jak i gazociągi przesyłowe, magazyny gazu, czyli całą tą infrastrukturę, która miała w Polsce podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślmy, że dużym sukcesem Platformy Obywatelskiej jest to, że został uruchomiony rewers na gazociągu jamalskim. To jest taka opcja możliwości jakby cofnięcia tego gazu, który jest tłoczony tym gazociągiem z kierunku wschodniego w kierunku zachodnim. Na wypadek kryzysu, jeżeli okazałoby się, że tą rurą nie byłby tłoczony gaz z powodów na przykład politycznych, to dzisiaj jest taka możliwość, aby tą rurą zassać gaz z rynku europejskiego do Polski. Nie jest to co prawda nowa inwestycja, która umożliwia dostęp do złóż z innych krajów, które ten gaz wydobywają, ale niewątpliwie ten rewers spowodował wzrost bezpieczeństwa energetycznego, a także dostęp do przede wszystkim gazu z giełdy europejskiej, dostęp do gazu, który można nabyć na warunkach rynkowych, a więc jest to na pewno coś, co warte jest podkreślenia, ponieważ jest to inwestycja znacznie mniej spektakularna, ale która stanowiła absolutne, która była absolutnym game changerem dla polskiego rynku gazu. Podkreślmy, że takim zasadniczym punktem sporu w okresie, kiedy Platforma Obywatelska rządziła, a Prawem a Sprawiedliwością, było to, że Platforma nie była chętna kontynuować budowy gazociągu z Norwegią. Co prawda ten gazociąg znajdował się dalej w dokumentach, gdzieś on był, te dokumenty leżały na stole, ale niewiele chyba faktycznie się wówczas działo i politycy Platformy niespecjalnie traktowali tą sprawę jako priorytetową. Uważali, że bezpieczeństwo energetyczne zapewni nam właśnie to nowe połączenie rewersowe na gazociągu jamalskim, pozwalające ściągać gaz z Niemiec, a także ta budowa tego korytarza północ-południe, a także nowe regulacje, które wówczas Unia Europejska wprowadzała. W międzyczasie warto podkreślić, że po roku 2006 odmieliśmy drugi poważniejszy kryzys gazowy, znowu w relacjach ukraińsko-rosyjskich, w roku 2009. Te kryzysy jeszcze wzmocniły to poczucie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, że jest to temat niezwykle ważny, którym Unia Europejska powinna się zająć. Platforma Obywatelska kończyła swoje rządy więc w sytuacji, w której terminal LNG w Świnoujściu był już na bardzo zaawansowanym etapie i przyjmujące władzę w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość kończyły już tę inwestycję, mogły ją oddać, ale zasadnicza część budowy przypadała na okres Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015, kiedy przystąpiło do rządów, to bardzo mocno podkreśliło, że priorytetem Polski jest znowu powrót do koncepcji gazociągu norweskiego. Także rozpoczęły się przygotowania już po raz trzeci do budowy tego gazociągu. O pierwszym przypadku wspominałem, był to okres rządów AWS Unii Wolności. Ten drugi epizod to były pierwsze rządy PiS-u, lata 2005-2007. Wówczas te rozmowy wówczas nie posunęły się do przodu, nie było zainteresowanie ze strony Norwegii. Natomiast w roku 2015 takie okienko możliwości ponownie się pojawiło i rozpoczęto przygotowania, które, jak dzisiaj widzimy w roku 2020, już przyniosły bardzo wymierny efekt. Do tego porozumienia polsko-norweskiego dołączyła Dania, ponieważ Dania
tutaj jest istotnym krajem, który leży na szlaku dostaw. Przez duński system przesyłowy ten gaz ma być tłoczony do Polski. Ta nowa rura ma powstać i działać do roku 2022. No i warto podkreślić, że pomimo bardzo dużej inwestycji, która będzie bardzo skomplikowana, ponieważ ona obejmuje nie tylko porozumienia międzyrządowe, ale także porozumienia biznesowe pomiędzy poszczególnymi firmami z Norwegii, z Danii, jak i z Polski. Mowa tutaj przede wszystkim o operatorach przesyłowych, ale także o firmach, które będą sprzedawać i kupować ten gaz. Pomimo tej dużej komplikacji, na razie ten projekt idzie do przodu w regulaminowym czasie, co warto podkreślić, bo nie jest to częsta niestety w Polsce praktyka. I ten gazociąg Baltic Pipe, który ma być ukończony w roku 2022, ma być taką podstawową infrastrukturą obok tego terminala LNG w Świnoujściu, który już działa, podstawową infrastrukturą, którą publicyści nazywają bramą północną. Ta brama północna ma pozwolić zatłaczać ten gaz norweski do Polski, a także z innych kierunków przez terminal LNG w Świnoujściu i dalej polskim systemem przesyłowym przesyłać ten gaz nie tylko po naszym kraju, ale pozwolić go ma eksportować także na rynki ościenne. I tutaj bardzo obiecująco rysuje się przede wszystkim perspektywa eksportu tego gazu na Litwę. Litwa ma co prawda terminal pływający LNG, ale potrzebuje także połączenia stałego. To połączenie dzisiaj jest również realizowane. Także obiecująco wygląda kierunek ukraiński. Ten rynek bardzo duży od czasu, kiedy Ukraińcy uniezależnili się od gazu z Rosji. Ukraina zasysa gaz z kierunków zachodnich i tutaj jest perspektywa współpracy, perspektywa eksportu tego gazu LNG do tego kraju. No i w końcu dokończenie tego projektu korytarza północ-południe, o którym już wspominałem. Dużą ambicją Polski jest to, aby Polska była takim gazowym hubem, z którego to kierunku ten gaz płynie w kierunku południowym, w stronę naszych południowych sąsiadów, do Czech, na Słowację, a także dalej w kierunku południowym. To nie są tylko pobożne życzenia. Ten interkonektor polsko-słowacki już jest budowany. Interkonektor polsko-czeski na razie został zatrzymany, ale po tym, jak zostanie wybudowany ten korytarz łączący Polskę i norweskie złoża, prawdopodobnie także i z Czechami przystąpimy do budowy tego interkonektora i wówczas można powiedzieć, że Polska w roku 2022 będzie już na takim etapie, w którym nie tylko będziemy niezależni od Rosji, ponieważ będziemy mieli możliwość ściągnięcia tego gazu ze Świnoujścia, z Norwegii, czy rewersem z Niemiec, ale także będziemy połączeni bardzo dobrze z naszymi sąsiadami z południa, ze wschodu i będziemy mogli ten gaz zarówno importować, jak i eksportować. Rok 2022 jawi się więc jako taki, można powiedzieć, ostateczna data, kiedy będziemy kończyć tą zależność gazową od Rosji, bo wówczas ma być ukończona ta finalna infrastruktura, która da Polsce dużą nadwyżkę zarówno co do importu gazu, jak i umożliwi eksport tego surowca. I w roku 2022 zostanie także zakończony kontrakt jamalski. Ten kontrakt, o którym wspominałem, który został zawarty w roku 96 i ten kontrakt, który był kontraktem, który podtrzymywał tą zależność gazową od Rosji. Jeżeli Polska po roku 2022 będzie chciała kontynuować współpracę gazową z Rosją, to na pewno będzie kontynuował ją na zupełnie innych zasadach. Te umowy, które będą podpisane z Rosją, będą umowami na pewno już bazującymi na rynkowych warunkach. Polska nie będzie za ten gaz przepłacać, jak miało miejsce dotychczas. I wówczas można powiedzieć, że postawimy taką kropkę nad i. Warto podkreślić, że do sukcesów w ostatnich latach, poza tym, że budujemy tą nową infrastrukturę, to bardzo skutecznie prowadziliśmy taką jastrzębią politykę wobec Gazpromu.
opór wobec gazociągu Nord Stream 1 był bardzo słaby. Ten gazociąg powstał także niestety ze wsparciem także instytucji unijnych. Przy gazociągu Nord Stream 2 już zarówno unijne instytucje, jak i poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej miały dużo więcej wątpliwości. Dzięki mocnej presji Polski udało się wprowadzić, między innymi oczywiście dzięki presji Polski, bo to nie jest tylko zasługa naszego kraju, ale Stany Zjednoczone podjęły decyzję o tym, żeby wprowadzić sankcje na firmy współpracujące z Nord Stream 2 i w ten sposób mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, kiedy ta budowa nie została jeszcze ukończona i chociaż istnieje duże prawdopodobieństwo, że się za niedługo zakończy, to jednak Polska dużo tutaj pokrzyżowała planów Gazpromu i tą, można powiedzieć, z czystym sumieniem budowę opóźniła. A to opóźnienie jest ważne, ponieważ każdy rok zwłoki to są duże pieniądze, które Gazprom traci, to są środki, które też czas, który można też wykorzystać na tranzyt przez Polskę tego gazu do Niemiec, to jest też czas, który zyskała Ukraina. Więc można powiedzieć, że w tym starciu o Nord Stream 2 Polska, mimo że ostatecznie tej inwestycji pewnie już nie zablokuje, to jednak zrobiła chyba wszystko, co mogła, wykorzystując różnorakie instytucje, narzędzia. No i dodajmy do tego duży sukces w takiej postaci, że Gazprom przelał Polsce, przelał PGNiG-owi precyzyjnie ogromne środki, które wynikały z nadpłaconych faktur, które były efektem tego, że Gazprom narzucał PGNiG-owi zbyt wysokie ceny. Także to jest dorobek ostatnich lat, o którym warto mówić, bo my na co dzień zajęci różnymi tematami, no chyba zbyt mało wysiłku wkładamy to, aby doceniać tego typu sukcesy, a naprawdę ma się czym Prawo i Sprawiedliwość pochwalić, ma się czym pochwalić także Platforma Obywatelska i możemy w końcu powiedzieć, że tutaj w tym temacie zaistniał taki dobry popis, taki jaki być może starsi kibice popisu w roku 2005 się nie doczekali. W temacie bezpieczeństwa energetycznego te dwa ugrupowania zrobiły dużo, aby dzisiaj Polska była krajem, który nie jest zależny od dostaw z Rosji. Do Polski dzisiaj ten gaz rosyjski płynie, ale płynie go, płynie na takich warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Do Polski płynie także gaz dzisiaj z Kataru, która ta umowa była podpisana przez PGNiG w czasie rządów Platformy Obywatelskiej. Do Polski trafia także gaz ze Stanów Zjednoczonych i te kontrakty były podpisane już w ostatnich latach za rządów dobrej zmiany. Podkreślmy, że to bezpieczeństwo energetyczne, o którym mówię, nie jest tylko subiektywnym poczuciem moim czy innych publicystów, ale przede wszystkim jest dzisiaj wykazywane przez Komisję Europejską. Na zlecenie Komisji jakiś czas temu były przeprowadzane tak zwane crash testy, które miały wykazać w takiej symulacji, jaką wrażliwość, jakie konsekwencje dla poszczególnych krajów unijnych miałoby dzisiaj wstrzymanie rosyjskich dostaw gazu i okazało się, że Polska jest dzisiaj w zasadzie krajem no, minimalnie wrażliwym na te zakłócenia. Do pełni szczęścia pewnie brakuje jeszcze tych inwestycji, o których wspominałem, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że rosyjski szantaż wobec Polski byłby bardzo mało skuteczny. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat tego, jak ta polska droga do niezależności gazowej wyglądała, a przede wszystkim jak tą polską politykę gazową powinniśmy po roku 2022 prowadzić już nie wedle tego paradygmatu bezpieczeństwa, ale wedle paradygmatu budowy rynku gazu w Polsce, który został wstrzymany przez to, że koncentrowaliśmy się na tym właśnie wyzwaniu uniezależnienia od Rosji. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem bardziej i chcielibyście się dowiedzieć bardziej szczegółowo, jak ta polska ścieżka do niezależności gazowej wyglądała, a także jakie są perspektywy przed Polską po roku 2022, to zachęcam Was bardzo serdecznie do lektury raportu mojego autorstwa, raportu, które wydało Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego po dywersyfikacji. Raport ten jest dostępny na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego do pobrania za darmo.
A o tym raporcie będzie także możliwość dyskusji w doborowym gronie razem z Kubą Wiechem i Wojtkiem Jakubikiem 2 grudnia o godzinie 19. Będziemy dyskutować na temat polskiej polityki gazowej. Będzie trochę o historii, będzie trochę o teraźniejszości, będzie trochę o przyszłości. Na pewno wiele ciekawych tez i wiele ciekawych przemyśleń myślę, że usłyszycie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału. Na tym kanale, jak widzicie, potrafimy nieraz krytykować to, co nam się nie podoba, te decyzje polityczne, które uważamy za szkodliwe, ale także widzicie, że nie mamy problemu, żeby podkreślić to, co Polsce wychodzi. I jeżeli doceniacie naszą pracę i chcielibyście, aby więcej tego typu nagrań, filmów, ale i tekstów czy raportów się pojawiało, to czytajcie nas, wspomóżcie finansowo, a przede wszystkim subskrybujcie ten kanał, pokażcie Waszym znajomym.